Między Płockiem a Wrocławkiem, na wysokim prawym brzegu Wisły, licznie występują czynne osuwiska. Na tych właśnie osuwiskach można znaleźć przepiękne kryształy gipsu. Korzystając z ładnej jesiennej pogody, wybraliśmy się z dziećmi na poszukiwanie. Aby dostać się do odsłonięć, najlepiej na początku kierować się ścieżkami wydeptanymi przez wędkarzy. Nie dochodzimy jednak do samej Wisły. Jak pojawi się jakaś dróżka w bok, to skręcamy i kierujemy się wzdłuż rzeki. Skarpy są dość strome i trzeba uważać, łatwo można się potknąć i zjechać w dół. My rozglądamy się i szukamy jakichś odsłoniętych miejsc. Trzeba przyznać, że teren jest dość mocno pofałdowany. Warto patrzeć pod nogi, gdyż na ścieżce też można znaleźć kryształy. Na osuwisku kryształy leżą na wierzchu. Czasami pomagamy sobie łopatką. Jest ich naprawdę sporo. Te ładniejsze zabieramy. Nie nagrywam wszystkiego, gdyż zbyt bardzo jestem pochłonięty szukaniem. Nie wiedziałem, że aż tyle jest tego.